wersja domowa i wersja w trakcie wyjazdu, czyli jak już jestem przygotowana do tego, żeby się pokazać ludziom. Co mam ci zrobić? Cześć. Trzeci dzień projektu. Zastanawiałam się, jak dzisiaj nagrać filmik, biorąc pod uwagę, że mam najbardziej niewyjściową twarz na świecie i głos, który woła o gorącą herbatę z cytryną. Jednak stwierdziłam, że poddać się nie można i kręcimy dalej. Chciałabym was dzisiaj zaprosić na materiał o podróżach z dziećmi. Jest to trudny temat i wielokrotnie słyszałam, że takie rzeczy są niemożliwe. Idziemy dalej na zakupy? A zejdziesz z trawy? Będzie wtedy łatwiej. Wiesz co, ja nie chcę być jasnowidzem, ale jak ty będziesz pchała wózek, to tylko mocniej się zmęczysz i szybciej cię wezmę na ręce. Haha, to jest plan. Pierwszy raz, kiedy usłyszałam, że już będę musiała porzucić podróże, to wtedy, kiedy wzięłam drugiego psa. Bo wiadomo, z jednym psem możemy wsiąść i do PKP i pojechać autobusem, a z dwoma psami, no to już nam zostaje tylko samochód. Okazało się to bzdurą. Jak wiecie, skończyliśmy marsz przez Polskę, przeszliśmy całą Polskę, świetnie się bawiliśmy. Takich długich wędrówek z psami i podróży w różne strony świata miałem sporo. Świata docelowo Polski, bo nie lubię się ruszać z tego kraju. Kiedy zaszłam w ciążę z Jagodą, usłyszałam, że to już koniec podróżowania i już więcej nigdzie się nie wybiorę, nigdy już nie zwiedzę niczego, przynajmniej dopóki Jagoda ze mną mieszka, co okazało się totalną bzdurą. Pierwszy raz pojechaliśmy na dłuższą trasę, taki całodniowy wypad z Jagodą w styczniu, czyli jak miała 2 miesiące. Spokojnie to przeżyła, przespała większość, ja się świetnie bawiłam, więc nie widzę problemu z podróżami z dziećmi. Dzieci potrzebują bardzo dużo rzeczy, zabawki, niezabawki, pieluchy, niepieluchy, przewijak, miski do kąpieli, ale tak naprawdę to są wszystko rzeczy, które nam mają ułatwić opiekę nad dziećmi, a dzieci jako dzieci wcale tego nie potrzebują. Jeżeli wyjeżdżam gdzieś z dziećmi, to mój plecak jest malutki. To jest taki codzienny plecaczek, w którym mieszczę wszystko. Tam jest zapas mleka dla dziecka, teraz dwójki, butelka picia dla Jagody, składany przewijak, taka wygląda to jak książka wielkości A5, jak jest złożony, jakieś pampersy, zapasowe ciuchy i tyle. I możemy ruszyć w trasę. Ty rozmawiasz z drzewkiem? Tulimy drzewko? Tulimy. Tulimy. Idziemy do sklepu. Tutaj mały. Tutaj nasza droga do sklepu. Jeżeli w tą samą trasę ruszę ze swoim dzieckiem, to dowiem się, że sąsiadka za ogrodzeniem ma jeżyka, któremu trzeba powiedzieć papa, że sąsiad ma psa o imieniu Pablo, do którego trzeba zawsze zagadać. Dowiem się, jak ciekawym... Ciekawe dla Jagody będzie i drzewo, które ja mijam 1000 razy, już nie zwracam na nie uwagi, i kamyczek, i wszystko, co ją otacza. Nie potrzeba wtedy zabawek, bo cały świat jest jedną wielką chodzącą zabawką. A właściwie zabawką, po której chodzi moja córka. Kolejny raz, już mając dziecko, dowiedziałam się, że nigdy w żadną podróż nie pójdę, kiedy urodziłam drugie dziecko. No właściwie, kiedy jeszcze byłam w ciąży. Bo jedno dziecko łatwo jest wziąć i z nim wyjechać, a dwójka to już jest wyczyn. Jednak okazało się, że świat jest tak skonstruowany, że... Firmy, które nas otaczają, wpadły na pomysł na przykład uszycia nosidełek dziecięcych. Wystarczy kupić nosidełka i już ten dwulatek może zasuwać za mamą, zwiedzając jej las, a maluch
może siedzieć w nosidełkach i przespać sobie bezpiecznie całą trasę. Na wszystko są rozwiązania, które tak naprawdę są gotowe i wystarczy tylko sięgnąć po nie ręką. Jeszcze raz. Gdzie jest las? Na dam. Ja jestem jednym wielkim włóczykijem. Podkreślam słowo wielkim. Ciężko jest mnie zamknąć w domu. Bałam się, że faktycznie ciąża i bycie jednostką odpowiedzialną za młodszych ludzi jakby zabierze mi jednak tą opcję wędrówek. Okazało się, że owszem, musiałam zmienić sposób podróżowania, jednak podejść do tego bardziej odpowiedzialnie. Jednak tak naprawdę dopiero w tym momencie COVID zamknął mi możliwość takiego bezpiecznego podróżowania, a nie sam fakt posiadania dzieci. Wcześniej faktycznie przypinałam 3 psy na pas i leciałam w długą. W tym momencie nie mogę sobie na to pozwolić. Są różne ograniczenia, które sama sobie nałożyłam, rodząc pierwsze dziecko. Jednak ułożenie wszystkiego, dogadanie się z resztą domowników pozwala mi i samej ruszyć w trasę, ale o tym będzie materiał kiedy indziej. Dzisiaj skupimy się na tym podróżowaniu z dziećmi. Nigdy nie podróżowałam sama. I tak naprawdę podróże z dzieckiem okazały się dla mnie tak naturalne, jak oddychanie. Czego również i wam życzę. Powiedzcie, gdzie wy ostatnio się wybraliście, albo jakie macie swoje sposoby na podróżowanie z niemowlęciem, bądź małym dzieckiem, czy starszym dzieckiem, czy mężem, bo wiadomo, że ich też czasami ciężko na podróż namówić. A może wymienimy się informacjami? Spokojnego dnia i do następnego materiału. Miałeś kwiatki? Oj. Właśnie na to trzeba uważać, żeby się nie nadziała. Ała. To robi ała. No. A co to za białe kwiatki? Tata zna ich nazwę? Tak. Pasły. Z tego czasami herbatkę pijesz, wiesz? Leci? Tak. Tutaj teraz chcesz? A spróbuj odwrotnie. Mama. Mama? Mama ci pokaże. O, patrz. Mama, pomóż. Tutaj? Czy nie? A tutaj? Zobacz. O, patrz. Długi. A, to się tylko rusza. Widzisz?
No sięgasz, sięgasz, ale to jest za ciężkie, nie bierzemy tego. Jedziemy. Znajdziemy inną pamiątkę z Gdańska, dobra? A jak się uda, to co? Już w domku? Papa! Papa!